Ja mam zapytanie odnośnie jak gdyby kolejnego wzrostu liczby dzieci z orzeczeniem do kształcenia specjalnego. Ta liczba jak gdyby sukcesywnie rośnie, to jest 260 tysięcy. Ile dzieci znowuż mamy z takim wskazaniem? Bo kiedyś rozmawialiśmy na temat tak, procedury sprawdzania tego tematu, ale to jest jak gdyby idzie cały czas progresywnie. Orzeczenia do kształcenia specjalnego wydaje poradnia psychologiczno-pedagogiczna po przeprowadzeniu odpowiednich badań, testów, jak również w oparciu o orzeczenia lekarzy specjalistów, no więc jak gdyby na to nie mamy wpływ, jest to niezależne w pewien sposób od nas, natomiast my jesteśmy zobowiązani zapewnić odpowiednie warunki rewalidacji i kształcenia tym uczniom i opiekę. Uważam, że pierwszorzędną sprawą jest praca na rzecz osób niepełnosprawnych, ale osób, które rzeczywiście tego potrzebują, a nie sztucznie wymuszanych zaświadczeń, bo to tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie kwestia finansowa, pieniężna, dotacje dla przedszkoli, dla pewnych instytucji. Nie mamy takiej kompetencji, żeby to kontrolować. My możemy oczywiście wystąpić do instytucji, że państwo radni uważają, że są pochopnie wydawane tego typu decyzje z zapytaniem, jak żeby się do tego odnieśli. Natomiast to jest jedyne, co możemy zrobić. Nie mamy takiej kompetencji, żeby przeprowadzać kontrolę, bo to jest zupełnie niezależne od gminy jednostka. Mamy kompetencje do płacenia i to jest dziwne, tak? Ten, kto płaci, powinien mieć kompetencje do kontroli po prostu. My po prostu mamy nie tyle kompetencje, co zobowiązanie do płacenia i to jest kwestia, to jest sprawa do dyskusji w ogóle o systemie oświaty. Opinie, orzeczenia lekarzy są bardzo różne, skrajnie różne. Wiem to z własnego doświadczenia. Jeżeli ktoś z państwa zna indywidualne przypadki, gdzie osoba, która ma, dysponuje tego typu upoważnieniami, nadużywa tych swoich upoważnień, to należy powiadamiać o tych indywidualnych przypadkach stosowne organy, które się takimi rzeczami zajmują. Stoimy na straży jako osoby, które decydują, w pewnym sensie zarządzają budżetem obywatelskim naszego miasta i widzimy ten problem, to uważam, że powinniśmy zrobić coś w tym kierunku, bo czekać na sytuację, kiedy naszym miastem zainteresuje się na przykład Centralne Biuro Antykorupcyjne, nie będzie miłą sprawą i to jest naprawdę poważna sprawa, bo nadużycia i ja tylko powiem o jednej ważnej kwestii, że finanse to jest jedna sprawa, zawyżane sztucznie statystyki to jest druga sprawa, a trzecia sprawa, weźcie państwo pod uwagę to, że każde zaświadczenie, które jest wydawane lekką ręką dla dziecka, które jest zupełnie nieświadome, bo jest sterowane na przykład przez rodzica, na przykład, powoduje, że to nie zostaje bez echa. To jest wszystko zapisywane w systemie informatycznym. Takie dziecko do końca życia będzie miało kartę dziecka niepełnosprawnego, które w różnych sytuacjach i okolicznościach życiowych będzie możliwe do wyciągnięcia. W żadnej mierze z naszej strony nie jest niechęć czy brak działania ze strony samorządu miejskiego. Mamy, to pan prezydent wielokrotnie mówił, ja to powtórzę, mamy określone uprawnienia i w obszarze tych uprawnień się poruszamy. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna jest prowadzona przez samorząd powiatowy i pan prezydent to zadeklarował, że takie uwagi mogą do samorządu powiatowego trafić. Proszę wziąć też pod uwagę, że jeśli państwo mówicie o powoływaniu jakiejś specjalnej komisji, to i kompetencje pewnie samorządu powiatowego, ale już wypowiadam się nie za nas, też nie są nieograniczone, bo choćby niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne mogą uzyskać wpis do działalności, tak jak uzyskują wpis niepubliczne placówki, dla których organem prowadzącym jest samorząd miejski. I ten tryb nadzoru nad każdą z tych form jest określony w przepisach, ale nie dotyczy w żadnej mierze samorządu miejskiego. Tak jak w stosunku do ZUS-u nie będzie samorząd miejski miał kompetencji, tak samo nie ma kompetencji w stosunku do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Nie ukrywam, że jestem troszeczkę wręcz zszokowany tą dyskusją, którą tutaj prowadzimy, bo powiem uczciwie, jako dyrektor szkoły od wielu, wielu lat jeszcze nigdy nie zdarzyło się, aby w mojej placówce
dziecko, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, czy wydaną opinię przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną w naszym mniemaniu, że nie zasługiwało albo nie powinno posiadać tego orzeczenia czy tej opinii. Powiem tak, tutaj padły dosyć takie mocne zarzuty, nie tylko wobec, no przede wszystkim wobec lekarzy, którzy te decyzje wydają, a także wobec poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wiele lat pracowałam w szkole integracyjnej i nie zdarzyło mi się, podobnie tutaj jak pan dyrektor, aby któreś orzeczenie do kształcenia specjalnego było wydane na wyrost. Zauważyliśmy w tym czasie ogromny wzrost właśnie niepełnosprawności typu jak nadpobudliwość psychoruchowa, jak autyzm i jego odmiany, a teraz rzeczywiście w ostatnich latach ta niepełnosprawność związana z zaburzeniami mowy, afazje nasilają się i również koleżanki, pedagodzy specjalni w przedszkolach integracyjnych zauważają, że taki typ niepełnosprawności właśnie w ostatnich latach pokazuje się. Ja bym chciał tylko powiedzieć, że to jest wszystko chyba w kwestii etyki i rzetelności i lekarzy i orzeczników. Nie podważamy absolutnie opinii poradni czy orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdyż do poradni zgłaszający się rodzice przychodzą z zaświadczeniem lekarskim i poradnia nie ma kompetencji, żeby takie zaświadczenie podważać jego wiarygodność. Natomiast możemy sprawdzić, jak to wygląda, jak funkcjonowanie dzieci z orzeczeniami wygląda w przedszkolach.